Witam wszystkich bardzo serdecznie na prezentacjach i na relacjach firmy Autoimport Nieporęcz. Przed nami prezentacja nietypowego auta w mojej ofercie. Auta sprowadzonego na zamówienie Renault Clio. Słuchajcie, taką Clio'wkę już Wam prezentowałem w wersji Sport. Możecie sobie odszukać prezentację. Tam samochód był dostępny. Ten samochód jest sprowadzony na indywidualne zamówienie. Bardzo mały przebieg, nieco ponad 70 tysięcy kilometrów. 2010 rok, więc jak na swój rocznik przebieg jest rewelacyjny. Usunięte wady tego modelu, czyli naprawiona klimatyzacja, czyli wymieniona chłodnica wraz z chłodnicą klimatyzacji, bo ona jest zespolona. Niestety, to jest wada tego modelu. 1.2 benzynka, 75 koni, 2010 rok. Samochodzik naprawdę wdzięczny, bardzo przyjemnie się tym autem jeździ. Jeżeli ktoś szuka auta miejskiego, powiem Wam szczerze, że jest to naprawdę ciekawa propozycja. Auto u nas przeszło szereg zabiegów stylizacyjnych, tak to bym nazwał, i o tym oczywiście powiem w trakcie prezentacji, także zaczynamy prezentację Clioweczki. Prezentuję Renault Clio i tu powiem Wam, że Francuzi, tak samo jak Włosi, naprawdę potrafią robić małe samochody. I ten samochód raz, że ma bardzo dobre proporcje, bardzo fajnie się nim jeździ, ma dobrą dynamikę pomimo 75 koni, no i ma genialny silnik, wolnosący, bez żadnych, wiecie, dodatków. Niestety późniejsze egzemplarze Renault z silnikami tak zwanymi TCE, no to jest jakaś pomyłka totalna. Ten samochodzik ma jeszcze wolnosący, zwykły, klasyczny silnik 1.2, czterocylindrowy, który naprawdę bardzo fajnie sobie radzi z tym gabarytem tego auta. Samochód bezwypadkowy, aczkolwiek u nas miał lakierowanych kilka elementów. Miał drobne uszkodzenia eksploatacyjne, jak wyblakłe listwy, które są wadą tego modelu. Wyblakłe listwy te na drzwiach, tutaj wyblakłe listwy w tym miejscu. To zostało na przykład naklejone nowe, to klamki zostały, słuchajcie, też były wyblakłe, polakierowane te listwy zostały. Dwa zderzaki zostały polakierowane i tutaj ze zderzakami był ogromny problem. Już lakiernik już chciał się, słuchajcie, poddać, bo naprawdę ten kolor jest tak niewdzięczny do lakierowania. Po prostu wszystkie, no chyba w czterech lakierniach tutaj, które dobierają lakier, Mariusz jeździł, wiecie, męczył się. Dwa razy lakierował te zderzaki z uwagi na to, że po prostu ten kolor ciągle nie wychodził. A lakierowanie podwójne, to wiecie czym się, trzeba zmatowić, trzeba wszystko zrobić od nowa. I robotę robicie dwukrotnie ze względu na to, że ktoś Wam źle dobrał lakier. Za dobór odcienia lakieru nie jest odpowiedzialny lakiernik, tylko odpowiedzialna jest firma, która ten lakier dobiera. Musicie to zrozumieć, że są specjalni technicy w takich firmach, którzy powinni ten lakier dobierać idealnie. Teraz ten lakier jest dobrany bardzo dobrze, ale wrzucę Wam taką przebitkę, jak wyglądał lakier dobrany po pierwszym lakierowaniu. No i była tragedia, tak? Samochód został jeszcze zabezpieczony antykorozyjnie od spodu. Przy okazji tego, że były zdemontowane zderzaki, zostały zdjęte też nadkola i ten samochód został fajnie zabezpieczony od spodu. Została odnowiona belka z przodu, która też już jakąś korozję nosiła. To też dodatkowo zostało zrobione. Wypolerowane lampy, cały zderzak z przedni przelakierowany. Tutaj też te obwódki, zobaczcie, przelakierowane w kolor, bo one chyba nie były w kolor, ja już nie pamiętam. Generalnie sporo czasu się z tym autem zeszło ze względu na to, no, że był problem z tym doborem tego lakieru. I powiem Wam szczerze, że tutaj już chciał Mariusz lakiernik sobie to po prostu odpuścić, bo tracił czas, a robił cały czas to samo, co nic tak naprawdę nie dawało tutaj. Ważny telefon od Grześka, także wiecie, już lakiernik chciał się poddać. Po prostu mówi, dobra, składam tak jak jest. Ja mówię, słuchaj Mariusz, znaczy chciał się poddać. On chciał jeszcze, wiecie, więcej rzeczy, do jeszcze jednej lakierni jechać. Ja mówię, jedź do tej, co masz największe zaufanie, do której współpracowałeś wcześniej. Powiedz, że taka jest sytuacja, zawoził maskę, żeby, wiecie, dobrać pod maskę ten kolor i tak dalej, i tak dalej. No, bardzo ciężka historia, ogólnie nie lubię takich sytuacji, bo człowiek się stara, chce bardzo dobrze, żeby wyszło i tutaj chodzi o lakiernika, a wiecie, a później na końcu ta praca nie jest doceniona, bo ktoś powie, bo jest źle dobrany lakier. No, lakieru nie dobiera lakiernik, dobiera firma i ona powinna ponosić za to odpowiedzialność, a firmy mają na to wywalone. One odebrały po fiszce, po czymś tam i tak dalej. To jeździł z fiszkami, słuchajcie, i dopiero tak dobrał sam, wspólnie z tym technikiem, że właśnie teraz widzicie, że ta różnica jest praktycznie no niewidoczna. No nie można powiedzieć, że tutaj coś się różni. Odnowione listwy, odnowione klamki, słuchajcie, odnowione tutaj te listwy przy szybach. No samochodzik teraz, powiem szczerze, jak na 2010 rok, to wygląda za dobrze. Z moich wywodów widzieliście przebitki, widzieliście, ile pracy zostało włożone.
Klient akurat tutaj, wiecie, miał odpowiedni budżet, to w ogóle przy tak, nazwijmy to, tanim samochodzie to jest szok, że ktoś chciał po prostu aż tyle zainwestować w samochód, ale jak widać, myślę, że będzie z tego zadowolony. Czekajcie, bo chcę otworzyć, mamy drugi komplet kół do tego auta, ale one chyba nie są w jakimś rewelacyjnym stanie, także one są tylko dane, tak, jakieś kołpaczki widzę, jakieś coś, ale felgi, słuchajcie, są dosyć mocno pordzewiałe, także nie wiem, czy klient będzie z tych kół korzystał, czy nie. Ma tutaj alufelgi, raczej radzę, słuchajcie, dołożyć po prostu sobie tutaj opony zimowe zamiast tych letnich, a te felgi, znaczy przełożyć, tak, bo tu mamy chyba 16-calową albo 15-calową, 15-teczka. Dobra, i tak wygląda auto w środku, też zostało wyczyszczone, wszystkie fotele wyjęte do czyszczenia, także samochodzik też, powiem Wam szczerze, wygląda w środku bardzo, bardzo ładnie. Jedyne drobne uszkodzenie, jakie zauważyłem, ale to też było już na oględzinach, tutaj, zobaczcie, delikatnie się łuszczy lakier, ale fotel kierowcy grzany w kliuweczce, także dosyć fajna wersja. Bardzo mały przebieg, jak na 2010 rok, klimatyzacja, która już działa i będzie działała bardzo dobrze. Już patrzymy, słuchajcie, odpalimy sobie auto. Mamy, widzę, dwa kluczyki. Jest ta blokada. Blokada zdjęta, 71 tysięcy kilometrów. No, powiem Wam przecież, że to jest taka pszczółeczka. Naprawdę, tak fajnie chodzi ten samochodzik, tak fajnie się nim jeździ. Sterowanie, widzę, radia z kierownicy mamy. Klimatronik jednostrefowy. No, nie ma tutaj żadnych uszkodzeń. Nie ma żadnych jakichś, zobaczcie, zarysowań. Jak na tak, no, tutaj mamy delikatne, wylane lusterko wsteczne i tak naprawdę tyle. To może komuś przeszkadzać. Ale jak na tak, mały samochodzik z takich, wiecie, materiałów, nazwijmy to, tanich, to się świetnie ten samochód trzyma, jak na swoje lata. Teraz na podsumowanie, już nie będę Wam pokazywał silniczka 1.2, chociaż może za chwilkę go pokażę, żebyście zobaczyli, ale ogólnie bardzo fajna jednostka napędowa. W ogóle Clio ma bardzo dużo wariantów silnikowych. Jeżeli szukacie takiego auta, to musicie, no niestety, poczytać. Ja na pewno polecam ten silnik, a czy polecam jakieś inne? Ten, co ostatnio miałem, był 1.4 bodajże, nie, też 1.2, ale miał 100 koni. Z tego, co pamiętam, nie wiem, z czego się ta różnica brała. Czekajcie, muszę chwycić tutaj, otworzyć, kurde, jakoś w tą stronę. Dobra, tutaj, no oczywiście siłownika nie ma, ale no jest na tyle mała maseczka, że sobie podtrzymam ręką. Tak wygląda 1.2. 1.2, słuchajcie, z no naprawdę fajną mocą. 75 koni tutaj daje radę ten samochód. Także tutaj nie mam akurat pod tym kątem żadnych zastrzeżeń do tej wersji auta. Jeżeli chodzi o całokształt, samochód ile wyszedł, pewnie to też Was ciekawi. Nie mało. Z takim przebiegiem powiem Wam szczerze, że nie mało. Na pewno można kupić taniej, ale czy lepiej? Czy tutaj w ogóle jest ważna cena tego samochodu? Raczej nie. Sam zakup z opłatami, ze wszystkim, wyszedł tam coś poniżej 26 tysięcy. No i do tego doszły te wszystkie prace, które przy tym aucie zrobiliśmy, a tego już nie chcę nawet podawać, bo uważam, że sporo wyszło jak na taki mały samochód. Klient sobie to zażyczył i zrobiliśmy to z życzeniem klienta. Ja przy takim małym samochodziku raczej bym aż tyle w to auto nie wpompował, z uwagi na to, że no, to jest normalne, że 2010 rok może mieć jakieś zarysowania, zadrapania, wyblaknięcia i tak dalej. Teraz auto wygląda jak nowe z zewnątrz i uważam, że nie powinno tak wyglądać, ale też rozumiem, że ktoś, wiecie, chce mieć samochód, który naprawdę nie będzie miał żadnych uszkodzeń, i ten samochód takich uszkodzeń nie ma. Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą z nami, tak jak widzicie, dużo rzeczy robimy dodatkowo dla klientów, nie tylko sprzedajemy samochody i transportujemy, je tu przywozimy, tylko też robimy dodatkowe zlecenia. Klient nic nie musiał przy tym samochodzie tak naprawdę robić, nie musiał poświęcić swojego czasu. Ja zrobiłem to za klienta i klient ma święty spokój. Odbiera ten samochód, jest w pełni sprawny i jest zadowolony, że takim samochodzikiem będzie sobie jeździł. Jesteście zainteresowani współpracą ze mną, to zapraszam na stronę www.autoimport.nieporędko.pl i tam dokładnie możecie sprawdzić, jak sprowadzić z nami samochód. Taki samochód, jaki sobie znajdziecie na stronie Bloket, my go dla Was sprawdzimy, zweryfikujemy, czy warto, czy nie warto. Powiemy Wam wszystkie informacje, które zdobędziemy na temat tego samochodu i wspólnie podejmiemy decyzję, czy warto takie auto kupować. Jeżeli jesteście zainteresowani, wchodźcie na stronę www.autoimport.nieporęd.pl i tam jest dokładnie wszystko opisane. Macie też kalkulator, który wylicza Wam taki samochodzik na gotowo. Trzymajcie się, na razie. Pozdro!